pani Stani potwierdza nasze ustalenia, że jeżeli ten sam budżet 34 miliony, 43-44 miliony wydatki bieżące stanowiły w 2015 roku 31 milionów, przewidywane wykonanie 37 milionów, a zakłada się 40 milionów na ten rok przy 44 dochodach, czyli praktycznie cały nasz dochód idzie na wydatki bieżące. A więc wynikałoby z tego, że zwiększamy wydatki bieżące, a to, co było przykładu, że nieuzasadnione, bo gmina nie przyjęła żadnych dodatkowych zadań, które by uzasadniały taki wzrost wydatków bieżących. To, że w 500+, tak, to, że w 16 roku wzrosły wydatki i myśmy to zwiększali, bo były ciągle projekty o zwiększenie wydatków bieżących. A może one nie powinny tak wzrastać? Nie mówię o 500+, bo to jest zadanie zlecone i oczywiście jak najbardziej musimy to realizować. Natomiast wynika z tego, że niedługo dojdziemy do takiej sytuacji, że cały nasz budżet, cały dochód będzie przeznaczony na wydatki bieżące, a my musimy zaciągać kredyty na to, żebyśmy zrobili jakieś kwoty. Natomiast odnosząc się do wykazu z grudnia 17 rok, ja już puściłam tu obiegiem. Jest szereg ulic wykazanych na duże bardzo kwoty, modernizacja drogi gminnej na odcinku od posesji. Myślę, że pan stolarz od ulicy Klonowej to wspomnie 280 tysięcy złotych. No dla mnie to już nie jest remont, tylko jest jakaś budowa. Razem to dało 980 tysięcy. Pytamy, gdzie jest jeszcze do tych 2 milionów. No to usłyszeliśmy, że 700 tysięcy na zimowe utrzymanie. Na zimowe utrzymanie, gdzie zawsze zimowe utrzymanie, tak jak tu pan radny powiedział, był w granicach 200 tysięcy. No więc o czym mówimy? Więc o czym mówimy? A jeszcze ten wykaz, w ogóle to dla mnie, to jest po prostu kpina z rady, bo nawet nie wiadomo, pan naczelnik nawet nie wiedział, gdzie są ulice i jakie, i to zamieszczane zupełnie. Dopiero były remontowane calineczki, teraz już znów calineczki, Płock, Rydzyno ze znakiem, w ogóle WPF nie ma kwoty, Piastowska znajduje się w WPF i w tym wykazie taki wykaz zostaliśmy. I na tym, na podstawie tego jest 2 miliony zaplanowanych wydatków na remont. Ja bym prosiła, żebyśmy do dyskusji. Ja myślę tak. Proszę Państwa, nie, przepraszam, bo nie możemy przejść do dyskusji, dopóki ja nie powiem dwóch zdań na temat tego, co powiedziała przed chwilą pani radna. Pan naczelnik, potem pan wójt. Ja nie mogę tego zostawić. 2 miliony to jest przesada, tak? Bo mieliśmy 1 900 000. Tak jak mówię, zakładamy zimowe utrzymanie na poziomie najwyższym, jaki może być. Biorąc pod uwagę, że będziemy musieli po zimie ewentualnie, no nie wiem, przesunąć te pieniądze na inne. Zawsze, proszę pani, to nie wiem, różnie bywa, jak jest zawsze, ale jak będzie zima ostra i nie dojedzie do pani solarka, to pani zadzwoni do mnie, że nie dojechała. Ja powiem, że pani zabrała 400 tysięcy, nie dojedzie, no tak może być. Potem tak. Tak jak mówię, ten wykaz był wstępnie jakby zrobiony. Ja rozumiem, że państwo nie chcieli dalej nad nim dyskutować, bo nawet państwo nie poruszali tego tematu. Bardzo dobrym merytorycznym jakby powodem na zdjęcie tych pieniędzy jest to, że szukaliśmy ulicy Chmielowej w Nowym Kulczewie. No to jest super merytorycznie, że tak powiem, uzasadnione. Jeżeli chodzi o drogę, którą pani nazwała stolarz, pan radny Stefański, na pewno wie, o co chodzi, bo to jest dokładnie jego wniosek z 2015 roku. W 2016 został złożony, powtórzony, że te same podtrzymuje. Mam na to dowód, mogę przynieść, nie ma problemu. To byśmy się nie zdziwili, bo mam. Nie, pan z nami nie pojechał, żeby to pokazać.